Tajemniczy doktor Wojan opracował nowy eksperyment, w którym nagradza pary 5 milionami dolarów, jeśli pozostaną w nieskazitelnym pokoju przez 50 dni. Jeśli jedno z nich opuści pomieszczenie, nagroda spada do 1 000 000 dolarów. Nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym ani rozrywki, tylko towarzystwo drugiej osoby. Mogą jednak otrzymywać smakołyki, płacąc za nie częścią nagrody pieniężnej. Dzisiejsza para to Mike i Kate, którzy myślą, że będą to łatwe pieniądze. Mike uważa, że mieli dużo szczęścia, znajdując to miejsce, a Kate postrzega to jako drugą szansę, na którą zasługują. Zauważa jednak, że być może powinni podzielić pieniądze, aby ułatwić sobie życie. Jej planem jest zainwestowanie pieniędzy, co Mike uważa za niewiarygodnie nudne, widzi swoją przyszłość jako imprezowanie i dobrą zabawę bez konieczności myślenia o pieniądzach. Po usłyszeniu głosu AI przypominającego im o zasadach, badają obszar i zauważają, że nie żartowali, gdy nazwali go nieskazitelnym. Wszystko jest białe, a jedynymi przedmiotami są łóżko i ławka. Jest też prosta łazienka, do której zgodnie z zasadami mogą wchodzić pojedynczo, czerwony przycisk, którego mogą użyć, jeśli chcą wyjść, ekran dotykowy, na którym mogą poprosić o smakołyki, oraz duży zegar nad drzwiami wyjściowymi, który odlicza czas pozostały do zakończenia eksperymentu. Ich posiłki są zaprojektowane tak, aby zaspokoić ich codzienne potrzeby żywieniowe i są to po prostu bezsmakowe białe koktajle, które są dostarczane w białym kartonie. Pokój jest również wyposażony w automatyczne światła, które zmieniają się w ciągu dnia, aby ogłosić poranek, popołudnie, wieczór i kiedy zapada noc, co jest znakiem, że muszą iść spać. Ekran dotykowy pozwala im ustawić budzik i podczas gdy Mike planuje potraktować to jako wakacje i spać do późna, Kate ustawia wczesny alarm, aby mieć poczucie rutyny. Kiedy kładą się spać pierwszej nocy, Mike próbuje zająć się Kate, ale ona martwi się, że mogą być obserwowani przez profesora. Ponieważ Mike nalega, w końcu robią to po cichu pod kołdrą. Kiedy nadchodzi poranek, Kate idzie do łazienki, aby spojrzeć na siebie w lustrze i wyrecytować kilka słów afirmacji, aby zachować dobry nastrój i świeże cele. Po wzięciu prysznica obie wrzucają swoje ubrania do zsypu na pranie w łazience, a w zamian otrzymują bardzo prostą piżamę, choć przynajmniej ma ona jakiś kolor. Aby mieć zajęcie, Kate próbuje zastanowić się, dlaczego Wojan przeprowadza ten eksperyment, więc Mike opowiada jej o filmie dokumentalnym, który widział o poprzednim eksperymencie tego faceta, który zakończył się tragedią rodziny robotniczej. Nikt nie wie, dlaczego Wojan to wszystko zrobił, wiedzą tylko, że ma mnóstwo pieniędzy i lubi je wykorzystywać, aby umieszczać ludzi w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ intryguje go ludzka kondycja. Zapewnienie sobie rozrywki staje się problemem szybciej niż się tego spodziewają. Kate lubi medytować, podczas gdy Mike czasami wpatruje się w zegar, a także wdaje się w filozoficzne dyskusje na różne tematy, takie jak znaczenie koloru białego, które analizuje z całą swoją wiedzą ze szkoły artystycznej, lub kierunek, w którym powinni myć zęby. Kate zawsze przypomina mu, by nie patrzył na zegar i skupiał się na nagrodzie, ale trudno jest myśleć pozytywnie, gdy Mike nie może nawet dobrze spać. Kate kontynuuje swoją rutynę słów afirmacji i ścielenia łóżka, a także stara się podtrzymać ducha Mike'a. Kiedy Kate medytuje, Mike próbuje ćwiczyć, głównie biegając. Razem grają w gry z klaskaniem w dłonie, Marco Polo, a nawet tańczą. Za każdym razem, gdy zdejmują brudną piżamę, dostają kolejną parę, która wygląda dokładnie tak samo. Po kilku tygodniach w końcu dzieje się coś innego, Mike znajduje robaka, który zakradł się do pokoju. Po rozmowie z nim Mike próbuje nakarmić go koktajlem, ale gdy tylko wylewa kilka kropel na podłogę, głos AI przypomina im, że jedzenie może być używane tylko do konsumpcji przez zawodników. Martwiąc się, że Rubel nie przetrwa w tym miejscu, Mike prosi o jakiś sposób na wypuszczenie małego gościa, obiecując, że nie chce wychodzić. Kate wyjaśnia mu, że głośnik, przez który wydobywa się głos AI, nie wydaje się być dwukierunkowy, już próbowała, więc Mike decyduje, że naciśnie przycisk, aby otworzyć drzwi. To rozpoczyna kłótnię, ponieważ Kate jest pewna, że naciśnięcie przycisku sprawi, że przegrają, nawet jeśli Mike tak naprawdę nie odejdzie i tylko wyciągnie rękę po głupi błąd. Po odłożeniu owada Mike mówi Kate, że robak jest żywą istotą i że nie ma współczucia, więc Kate oskarża go o protekcjonalność, ponieważ nie jest weganką tak jak on. Gdy kłótnia staje się coraz głośniejsza, Kate w końcu wyznaje, że myśli, że Mike jest weganinem tylko dlatego, że chce wkurzyć swojego zamożnego ojca, który miał Mike'a wszystko, czego potrzebował, dlatego nigdy nie cierpiał, a teraz chce mieć uznanie dla sztuki ulicznej. Następnie Kate próbuje odejść od tej rozmowy, ale w końcu nadeptuje na pluskwę, a Mike ma trudności z uwierzeniem jej, gdy mówi, że to był wypadek i przeprasza. Mike spędza resztę dnia dąsając się w kącie, aż w końcu decyduje, że ma dość, nie robiąc nic, to po prostu nie jest zdrowe. Ponieważ każdy z nich może wziąć 2 smakołyki, Mike zamierza poprosić o 1, nawet jeśli zabierze 100 tysięcy dolarów z ich nagrody. Kate nie zgadza się na to, ale Mike nie potrzebuje jej zgody, a jego smakołyk kończy się na jednej zielonej krętce.
To niewiele, ale przynajmniej teraz Mike może rysować na ścianach. Po chwili przyglądania się, jak rysuje, Kate prosi go, by ją narysował, a Mike się zgadza. Jednak nie chce robić realistycznych portretów, ponieważ są nudne, woli trzymać się swojego stylu, co powoduje, że Kate nie chce już dla niego modelować. Mike rysuje, aż nie ma już kredek, wkurzając Kate, gdy zostawia zielone plamy w całej łazience i ręcznik na podłodze. Później Kate przeprasza, że zachowała się jak pizda i wyjaśnia, że to trudniejsze niż myślała, ale przynajmniej zostało im tylko 20 dni. Dni mijają w nudzie, aż pewnego ranka Kate budzi się i znajduje broń w łazience. Są zbyt przerażeni, aby sprawdzić, czy jest naładowany, a jego obecność jest prześladująca, więc decydują się ukryć go pod łóżkiem, ponieważ sztuczna inteligencja zabrania im umieszczania przedmiotów, które nie są ubraniami, w sypie na pranie. Jakiś czas później para zostaje w końcu nagrodzona czasem połączenia, które odtworzy dla nich wiadomości wysłane przez ich bliskich. Mike otrzymuje wiadomość od swojej siostry, która mówi mu, jak ona i ich rodzice sobie radzą, ale myśli też, że Mike nie spotyka się już z Kate. Widząc swoją siostrę, Mike jest bardzo szczęśliwy, ale Kate nie chce własnego związku i wpada w panikę, gdy na ekranie pojawia się wideo jej taty, który w końcu opuścił ulicę i mieszka w schronisku dla bezdomnych. Ponieważ wideo nie zatrzymuje się bez względu na to, jak bardzo prosi, Kate ucieka, by ukryć się za wejściem do łazienki i płakać, a Mike przychodzi, by ją pocieszyć. Po zaśnięciu, desperacko trzymając się swojego chłopaka, Kate nie wstaje, gdy budzik ogłasza poranek i pozostaje w łóżku przez cały dzień, ponieważ popadła w depresję. Kiedy Mike wyraża swoje obawy, Kate mówi mu, że nie widziała swojego ojca od lat i zawsze okłamywała Mike'a o tym, kim był, ponieważ wstydziła się swojego ojca i sposobu, w jaki przepił dom, jej czesne i jej szanse na dorastanie jak normalna osoba. Zostały tylko nieco ponad 2 tygodnie, a Kate nadal pozostaje w łóżku, podczas gdy Mike próbuje znaleźć nowe sposoby na rozrywkę, takie jak modyfikowanie swoich rysunków poprzez rozmazywanie kredki palcami lub czytanie etykiety piżamy w jak największej liczbie emocji, jak te ćwiczenia aktorskie. Próbuje zmusić Kate do jedzenia, żartując na temat jedzenia, ale to bezcelowe, więc dołącza do niej w łóżku w nadziei, że ją pocieszy. To nadal nie działa, a Mike czasami decyduje się spać na podłodze, aby poczuć coś innego. Pewnego ranka próbuje przekonać Kate do przyjęcia poczęstunku, ale ona nie chce stracić tych pieniędzy. Coraz bardziej sfrustrowany Mike wspomina, że nie jest już pewien, czy może to zrobić, co w końcu inspiruje Kate do wstania z łóżka. Zanim jednak weźmie prysznic, mówi Mike'owi, aby wziął swój drugi smakołyk, nawet jeśli kosztuje 250 000. Mike robi to i jest zszokowany, gdy drzwi otwierają się i do pokoju wchodzi naga kobieta o imieniu Simone. Nie wie nic o projekcie, jest tylko aktorką otrzymującą wynagrodzenie za występ, który wymagał podpisania wielu NDA i chociaż była zarezerwowana na miesiąc, jej agent powiedział, że prawdopodobnie zostanie na 24 godziny. Kate nie podoba się jej obecność i każe Mike'owi dać jej swoją koszulkę, aby Simone mogła choć trochę się zakryć. Simone zauważa sztukę Mike'a i chwali ją, rozpoznając nawet wpływy, co jeszcze bardziej wkurza Kate. Kiedy zapada noc, Mike proponuje, że będzie spał na podłodze, podczas gdy dziewczyny zajmą łóżko, a Simone oferuje, że będzie czuwać podczas ich snu. Kate jest zirytowana ich próbą zachowania manier i decyduje, że wszyscy mogą dzielić łóżko, o ile ona będzie spać po środku. Tej nocy to Kate ma problemy ze snem. Rano Kate nie znajduje Simone na łóżku i myśli, że zniknęła, ale w rzeczywistości jest w łazience. Nie mogąc już dłużej tego znieść, Kate decyduje się na poczęstunek i otrzymuje małe pudełko z 3 zabawnymi cukierkami. Kate natychmiast bierze jeden i oferuje jeden Simone, ale Mike akceptuje tylko jeden po wielu wahaniach. Cała trójka zaczyna tańczyć i szaleć po pokoju, dzielą się też kilkoma grupowymi pocałunkami. Jednak po chwili Mike zaczyna przechodzić przez złą podróż, widząc wszędzie krew i śniąc, że jest pod wodą, widząc, jak jego młodszy brat spada z nim. Kobiety przywracają Mike'a do rzeczywistości, ale on wciąż panikuje i prosi o wyjście, wspominając coś o szawnie i utonięciu. Kate musi zaciągnąć go z powrotem do łóżka i pocieszać, dopóki nie zaśnie. Później Simone pyta, o czym mówił Mike, a Kate mówi jej, że młodszy brat Mike'a, Sean, utonął w rodzinnym basenie, podczas gdy Mike miał się nim opiekować, przez co do dziś czuje się winny. Mike był na haju, kiedy to się stało, co dodatkowo zwiększa obrażenia i wyjaśnia, dlaczego wahał się zaakceptować tutaj cukierki. Simone pyta również, jak się poznali, a Kate wspomina z sentymentem, jak w deszczowy dzień nie miała parasola, a Mike przyszedł do niej, oferując złapanie wszystkich kropel deszczu, aby nie zmokła. Kiedy Mike w końcu się budzi, Simone mówi, że straciła matkę, gdy była dzieckiem, a oboje łączą się w żalu i utraconych bliskich. Simone bierze Mike'a za rękę, aby go pocieszyć, a kiedy Kate ich widzi, wariuje, myśląc, że Simone chce ukraść jej chłopaka. Simone zwraca uwagę na jej postawę, wskazując, że Kate atakuje, ponieważ w rzeczywistości jest osobą niepewną siebie, co rozpoczyna kłótnię.
Mike krzyczy na nich, aby przestali, zanim odejdą, więc Kate próbuje przeprosić, przyznając, że prawdopodobnie nic nie widziała, ale Simon popłomienie, mówiąc, że może tak nie było. Następnego ranka Mike nie czuje się dobrze, ale Kate jest skoncentrowana na innych rzeczach. Simon w końcu odeszła, ale na ścianie jest też wiadomość od niej napisana zieloną kredką, dziękująca Mike'owi za szaloną noc. Kate wariuje, nie słuchając Mike'a, gdy wyjaśnia, że nic nie zrobił, a to jest jak pistolet, coś, co pokój robi, aby z nimi zadzierać. W gniewie Kate popycha Mike'a na podłogę, powodując, że boli go głowa i krwawi. Mike odsuwa się od niej, przypominając jej, że nigdy jej nie zdradził, nawet gdy przeprowadziła się do Nowego Jorku, przestał też spotykać się z tak zwanymi bogatymi przyjaciółmi, aby nie sprawić jej dyskomfortu i nie skończył college'u, aby zostać z nią w domu, gdy była w depresji. Ale wszystko, co dostaje w zamian, to zazdrość. Płacząc, Kate kontynuuje przeprosiny, ale ich rozmowa zostaje przerwana, gdy Mike zaczyna odczuwać zawroty głowy z powodu rany. Naprawdę myśli, że potrzebuje lekarza, ale Kate przynosi mu trochę koktajlu posiłkowego, aby mógł wprowadzić trochę cukru do swojego organizmu i przykrywa ranę ręcznikiem, przypominając Mike'owi, że umowa mówi, że nie mają uprawnień do interwencji medycznej. Mike nie może uwierzyć w to, co słyszy i zaczyna się zastanawiać, czy Kate naprawdę się tym przejmuje. Jego rana okazuje się niewielka i w końcu przestaje krwawić, ale boi się, jak daleko by się posunęła, gdyby było gorzej, być może pozwoliłaby mu krwawić za pieniądze. Nienawidząc tego, co to miejsce im zrobiło i zdając sobie sprawę, że pieniądze nie naprawią tego, jak bardzo są zepsuci, Mike decyduje się odejść, zapraszając Kate, by zrobiła to samo. Kate jednak odmawia, wskazując, że łatwo mu tak mówić, ponieważ zawsze miał pieniądze, a nawet odzyskuje broń, by zagrozić mu, że zostanie. Jednak Mike ignoruje ją i naciska przycisk, ostatecznie opuszczając pokój zaledwie kilka dni przed zwycięstwem. Po wielu leżeniach i wariowaniu pod prysznicem, Kate widzi rysunek kropli deszczu na ścianie, co inspiruje ją do podejścia do przycisku i rozważenia swoich opcji, gdy pozostały tylko dwa dni. Wiele miesięcy później, teraz samotny Mike idzie pobiegać, gdy widzi Kate wychodzącą z budynku. Nie widzieli się od czasu pokoju i postanawiają pójść na spacer, aby porozmawiać i nadrobić zaległości, ale kiedy Mike pyta Kate, czy opuściła pokój, czy wygrała, ona unika pytania. Przynajmniej przeprasza za to, co się stało. Gdy odchodzą, okazuje się, że budynek jest schroniskiem dla bezdomnych, na którym znajduje się tabliczka z informacją, że anonimowa darowizna pozwoliła im zbudować nową kuchnię. Tymczasem w nieskazitelnie czystym pokoju pojawia się nowa para, która podejmuje wyzwanie. Subskrybuj po więcej filmów takich jak ten, włącz powiadomienia i zostaw like, aby pomóc kanałowi. Dzięki za oglądanie.